Umiędzynarodowieniu polskiego biznesu sprzyjają działania takie jak przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju nowoczesny system wspierania eksportu. Także banki wychodzą naprzeciw potrzebom polskich firm, dostarczając im wsparcia wszędzie tam, gdzie tego potrzebują. A czego potrzebują, za chwilę się dowiemy. Dowiemy się od przedsiębiorców, czego potrzebują, a od pani minister i od pana prezesa, co mogą im zaoferować. Czego dzisiaj potrzebują firmy, bo ustaliliśmy już na samym początku, że nie jest źle, jest bardzo dobrze, ale zawsze mogło być lepiej. Tak? Jaka jest sytuacja na dziś, czego dzisiaj polskie firmy potrzebują? Mówię, my, domena publiczna tutaj reprezentowana również w tej debacie, my również wysłuchaliśmy tych przedsiębiorców, prawda? Przez wiele lat słuchaliśmy tych przedsiębiorców, którzy mówili, że nie mogą znaleźć jednolitego systemu obsługi tak naprawdę, jednolitej oferty ze strony instytucji publicznych. I to nie tylko chodzi o to, że tej oferty w ogóle nie było, bo ona była gdzieś, ale żeby do niej dotrzeć, było to po prostu bardzo trudne nawet pozyskać tę wiedzę, gdzie, dla kogo, dla jakiego rodzaju aktywności takie wsparcie można uzyskać. Ja myślę, że dzisiaj to, co myśmy wyciągnęli jakby pierwszy operacyjny wniosek z tych stwierdzeń, no to chociażby ten element, który został, jest już oferowany przez szeroko rozumianą grupę Polskiego Funduszu Rozwoju, w której są przecież skupione i największy polski bank inwestycyjny, rozwojowy, czyli Bank Gospodarstwa Krajowego, PFR jako taki, Agencja Rozwoju Przemysłu, to jest jedno okienko dla przedsiębiorcy, czyli przedsiębiorca, który szuka różnego rodzaju, jeśli chce prowadzić inwestycje zagraniczne, o tej przed chwilą widziałam, że na salę wszedł prezes jednej z polskich firm, która takie intensywne inwestycje na kontynencie afrykańskim prowadzi i pewnie sam może powiedzieć, że ten system już naprawdę działa, to po pierwsze dzwoni i po drugie jest szybko i sprawnie przekierowywany do tych instytucji, które taką ofertę mają. Tą ofertą przede wszystkim pierwszą jest jednak to, o już widzę tego prezesa, tą ofertą, którą przede wszystkim myślę oferujemy w takim przypadku jest zachęta finansowa, jest atrakcyjne zarówno ubezpieczenie, jak i kredyt dla tych, którzy inwestycję zagraniczną chcą w ogóle wykonać. I jedna rzecz, o której pan redaktor nie wspomniał na początku, to nie jest tak, że my mamy kolejkę chętnych firm chcących inwestować za granicą. A powinno być to tak? To jest niewielu. Tak, zachęcamy, dlatego że jeżeli chcemy być obecni, jeżeli chcemy, to są działania zawsze równolegle wspierające eksport. Jeżeli chcemy być obecni na innych rynkach, a mówienie o patriotyzmie lokalnym stało się modne w Polsce 1,5 roku temu, a na świecie jest modne od z grubsza 200 mniej więcej lat. I ten patriotyzm lokalny przejawia się w tym, że lokalny klient lubi kupować lokalne produkty. Dlatego sercem i drogą dojścia do tego lokalnego klienta jest zawsze inwestycja ulokowana w miejscu tegoż klienta, bo wtedy łatwiej jest pozyskać nowy rynek, a łańcuch wartości budowany jest przecież nie tylko lokalnie, ale wtedy i podwykonawcy, ci, którzy są na miejscu tutaj w Polsce, mają nowe zlecenia. Więc te inwestycje są wartością i my musimy przedsiębiorców do tego dzisiaj wielu przekonywać, że warto wychodzić na rynki zagraniczne. PKO Bank Polski, realizując swoją strategię nastawioną na istotną komunikację z klientami, ale także wsparcie polskiej gospodarki poprzez wpływ banku na finansowanie przedsiębiorstw, między innymi, podejmował działania nie tylko związane z realizacją strategii, o których wspomniała pani minister, strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju, ale wcześniej podejmował stricte podporządkowane schematowi wzrostu PKO Banku Polskiego w ramach nie tylko tej siatki struktury polskiej, ale także regionalnej już od kilku lat. Efektem tego jest między innymi otwarcie oddziału korporacyjnego banku w Frankfurcie nad Menem, to jest końcówka roku 2015. Przypomnę Państwu, że wśród trzech głównych, kluczowych odbiorców polskiego eksportu oprócz Niemiec mamy również Wielką Brytanię i Czechy. W Czechach znajduje się kolejny oddział korporacyjny otwarty stosunkowo niedawno, możemy tu mówić o kilkumiesięcznej aktywności tej placówki. Oczywiście rozwój PKO Banku Polskiego w ramach zwiększania jego obecności w regionie nie jest podyktowany naszą chęcią wysyłania pracowników czy zawieszania proporców banku tu, gdzie decyduje zarząd w oparciu o swoje widzimisię. Nie, jest to podporządkowane, skorelowane z procesami gospodarczymi, które analitycy banku na bieżąco
monitorują, sprawdzają to, gdzie obecność banku z punktu widzenia naszych klientów będzie miała pozytywny wpływ na rozwój ich biznesu. Krótko mówiąc, Frankfurt, te Niemcy to jest ten... Niemcy pierwszy odbiorca polskich towarów od bardzo wielu lat, ponad 50 miliardów euro. Kolejne miejsca, tam 12, 2, 12, 3 to oczywiście Wielka Brytania i Czechy. Krótko mówiąc, jesteśmy tu, gdzie nasi klienci potrzebują. Jesteśmy również obecni w postaci kredobanku na Ukrainie, a także w ramach spółki leasingowej w tak zwanym desku skandynawskim, gdzie z punktu widzenia biznesu realizowanego przez naszych klientów profesjonalne wsparcie banku było warunkiem koniecznym do tego, żeby ten rozwój, który rozpoczął się w Polsce, w sposób naturalny mógł obejmować inne rynki europejskie. Jak pani tak słuchała tych wypowiedzi, to odnosi pani wrażenie, że rzeczywiście nasz rząd i instytucje finansowe wsłuchują się w głos wasz, przedsiębiorców? Tak, w 100% mogę to potwierdzić. Proszę państwa, jak zaczynaliśmy tworzenie eksportu, a zaczynaliśmy w latach 80., czyli to było jeszcze takie pionierskie, wtedy nie było zupełnie żadnego wsparcia. Wtedy musieliśmy liczyć sami na siebie. Nasza firma Suempol, firma do tej pory rodzinna, firma o zasięgu globalnym, postawiła na rozwój eksportu. Dopiero w 1994 roku rozwinęliśmy lokalny polski rynek, ale z eksportem, tak jak wspomniałam, zaczęła się nasza historia w latach, no końcówka lat 80., czyli początek 90. I muszę powiedzieć, że wtedy wszystko wzięliśmy w swoje ręce i oczywiście nie było mowy o żadnych programach, nie było mowy o dofinansowaniu, nie było mowy o w ogóle o jakichś wspólnych wyjazdach, organizowaniach targów. To musieliśmy sami przejść i musieliśmy po prostu stoczyć taki wielki bój, aby przekonać konsumentów do polskiej marki. Dzisiaj, proszę państwa, jak widzę to z perspektywy czasu, to muszę powiedzieć, jest o wiele łatwiej. Jest o wiele łatwiej, ponieważ marka Made in Poland, marka, nasze wyroby polskie są znakiem jakości, znakiem dobrego wykonania, uhonorowany wielokrotnie przez znak Poznaj Dobrą Żywność, które właśnie jest przyznawane przez ministerstwo. I muszę powiedzieć państwu, że teraz jest naprawdę dużo łatwiej. I mi zarówno organizacje rządowe, jak również instytucje finansowe, jak Bank PKO, proszę państwa, oni wyszli z tym, ponieważ zauważyli, że wielu eksporterów, głównym tym pierwszym rynkiem eksportowym to są Niemcy. I oni podążyli za tym, automatycznie otwierając oddział właśnie we Frankfurcie nad Menem. Czyli widzimy, że to się dzieje, że wsłuchują się w potrzeby przedsiębiorców. Ale muszę powiedzieć, że jesteśmy w tej chwili jako Suempol w takiej sytuacji, na takiej ścieżce, gdzie wszystkie te programy my bardzo szanujemy i bardzo, że tak powiem, no, popieramy, ale, jesteście już ponad. To nie są programy dla nas i to jest coś, co bym apelowała i do ministra też rozwoju i do po prostu, żeby może troszeczkę inaczej spojrzeć na to, iż polskie firmy zaczynające w latach transformacji doszły teraz po wykonaniu dobrej pracy, doszły do takiego momentu, że stoimy w szranki z wielkimi korporacjami, z wielkimi konkurentami globalnymi. W 2014 roku rozpoczęliśmy naszą ekspansję zagraniczną. Natomiast, co jest ważne również w różnego rodzaju rozwiązaniach dla firm, bardzo ważna jest kwestia branży i produktów, które dana firma prezentuje. Ponieważ u nas na przykład była taka sytuacja, że my również mamy globalnych konkurentów, pomimo tego, że jesteśmy w stosunku do nich względnie małą firmą i właśnie z nimi musimy się uporać. I dla nas nie było problemem znalezienie kontrahentów, ponieważ, może tutaj powiem, firma zajmuje się produkcją elementów dla infrastruktury kolejowej. I my głównie wiedzieliśmy, łatwo nam było zbadać rynki, na które mamy trafić, gdzie odbywają się inwestycje kolejowe. Wiedzieliśmy, jak certyfikować i homologować. To wszystko dowiedzieliśmy się sami. Natomiast w następnym kroku musieliśmy właśnie borykać się
z bardzo dużą globalną konkurencją. To, co potrzebujemy, no to po pierwsze kapitał, aby gonić te wielkie globalne firmy, jeżeli a chodzi o rozwój. Prezes Kraczkowski kiwa głową, mówi, że ma. Dokładnie. A druga kwestia to jest, że nie do końca na przykład my potrzebujemy wsparcia w poszczególnych krajach, natomiast pewnie potrzebowalibyśmy jakichś bezzwrotnych dotacji i kapitału nadal na penetrowanie kolejnych globalnych rynków. I tutaj może nie tak bardzo sformalizowanych dotacji, tylko takiego większego zaufania do przedsiębiorców, czyli po prostu stworzenia dotacji takiej, że przedsiębiorca nie będzie miał presji, że od razu będzie musiał być sukces, ponieważ jednak zdobywanie rynków i ekspansja zagraniczna wymaga pokory i czasu. Natomiast następnie wyjaśnienie, na co te środki poszły i udowodnienie, że po jakimś czasie one faktycznie zostały wydane w sposób prawidłowy na to, na co zdecydował przedsiębiorca, czyli albo na targi, albo na wyjazdy teamu na różnego rodzaju miejsca na świecie, to wszystko kosztuje i na to firmy, które chcą się rozwijać lokalnie, one po prostu na to potrzebują pieniędzy, żeby wysłać swój zespół, żeby znaleźć przedstawicieli na całym świecie. Skąd się bierze sukces w ogóle kraju? Polska rzeczywiście osiąga sukcesy, jeśli chodzi o eksport generalnie, bo 800 miliardów prawie... No z cyframi się nie dyskutuje, jest takie powiedzenie, 800 tak? miliardów, które rosną w 2016, z czego oczywiście musimy pamiętać, że 85% to Europa, w tym Unia Europejska, etc., etc. I ten eksport jest różny. On rośnie, okej, okay. Ale tak naprawdę to, co przedsiębiorca najpierw decyduje o sukcesie, to jest, jakie jest otoczenie tutaj w Polsce. I fajnie mówić o infrastrukturze finansowej, bo to wszystko jest. Są banki, jest możliwość pozyskania kapitału. Natomiast przedsiębiorca najpierw, tak naprawdę z mojej perspektywy, to powinien mieć pewność co do stabilności biznesu i otoczenia biznesowego w kraju. Ma taką pewność? Nie do końca. Dzisiaj? Mam nadzieję, że coraz większą będzie miał pewność, ale od wielu lat mówimy o wspomaganiu przedsiębiorczości. Bo to, co mówimy, to są takie drobne narzędzia. Jeśli będzie jasny, stabilny, przejrzysty system w Polsce, polegający chociażby na tym, że jest prawo egzekwowane, bo jeśli ja sprzedaję komukolwiek, włącznie z zagranicą, towar, to oczekuję zapłaty. Jeśli ktoś nie płaci, to mam prawo oczekiwać, że szybko i skutecznie zostanie to wyegzekwowane. Małe dementi. Po pierwsze są środki dla dużych tak samo, chociaż inne i ten okres finansowania i okres wsparcia, bo mówimy przede wszystkim o środkach z Funduszy Spójności, a zatem o środkach europejskich, one rzeczywiście są bardzo dużo trudniejsze niż w poprzedniej perspektywie, bo tak jak często powtarzamy, w poprzedniej perspektywie można było z pieniędzy europejskich zakupić wózek widłowy, wymienić park maszyn, zakupić komputery i oprogramowanie. Dziś tych zakupów zrobić nie można. Tak, to prawda. I nie mogą ich zrobić zarówno mali, jak i duzi. Po prostu tak jest sformatowana ta perspektywa. Wielokrotnie o tym mówiliśmy, że my z okresu, w którym mówiliśmy przedsiębiorcom, a teraz budujemy karmnik, przeszliśmy do okresu, a teraz wchodzimy w przemysł kosmiczny. Zapominając o tym, że jednak jest pewna droga do wykonania, ten maraton trzeba przebiec i my go biegniemy w tempie sprintu. Więc to jest ta rzeczywiście trudny szlak bojowy, który musimy wspólnie, mówię, i administracja, i przedsiębiorcy wykonać. Natomiast dementi, jeśli chodzi o środki dla dużych. Powiedział pan prezes o tym, że duży, wypracowując produkt, ma złożony, skomplikowany dział R&D. Proszę mi powiedzieć, ile bakalant złożył wniosków do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na nowe produkty? Ja złożyłem wniosek inny o dofinansowanie parku maszynowego. W tej chwili jest... Do parku maszynowego nie ma tego typu środków. Czy złożył, czy bakalant minister, złożył na Centrum Badawczo-Rozwojowe czy do Ministerstwa Rozwoju? Mam piękne Centrum Badania Rozwojowe, czy muszę? Nie muszę złotych klamek mieć. To nie na tym polega, że złote klamki mam budować. Ja mówię na proces, ja nie mówię na budowę. Co my dajemy? No dla firm takich jak Swempo, tutaj również chylę czoła przed jakby no, tym, czego firma dokonała. No, my na przykład oferujemy relacje, tak? To znaczy są kraje, w których być może Państwo jeszcze nie znają, gdzie my przez to, że jeździmy, że spotykamy, że mamy przedstawicielstwa handlowe, no jesteśmy w stanie na przykład przedstawić, nie wiem, szejka w Katarze, który jest właścicielem sieci supermarketu.
I jeżeli się Państwo jakoś umówicie, że te wyroby z łososia, że będą halal, to być może się dogadać. Nasze 10 biur, które otworzyliśmy od końca zeszłego roku do teraz, no, obsłużyło ponad 1000 firm, tak? Także no, i to są prawdziwe statystyki, to znaczy tam nikt nie udaje, że przekłada papiery z szuflady do szuflady, tylko to akurat mamy takiego władcę niewolników, który tam to sprawdza i tych 1000 firm jednak obsłużyliśmy, tak? Także tutaj jakby presja ze strony polskich średnich i dużych polskich przedsiębiorstw na nas, żebyśmy im pomogli wychodzić za granicę jest. Dzisiaj możemy mówić o tym, że duża część firm ze względów ekonomicznych, bezpieczeństwa obrotu pewnego, decyduje się na tą ekspansję, która jest związana z pokonywaniem stosunkowo niedużych odległości. Stąd mówimy o koncentracji uwagi na rynku Unii Europejskiej, czy szerzej europejskim, oczywiście nie tracąc pola widzenia, przedsiębiorcy inwestują także w krajach Azji czy w niektórych krajach Afryki. Z punktu widzenia sektora finansowego oczywiście dostarczanie bieżącego finansowania dla biznesu, tego związanego z prowadzeniem działalności bieżącej, tak jak powiedziałem, czy tego, które będzie planowane do uruchomienia w postaci kredytów inwestycyjnych, wiąże się ze spełnieniem określonych wymagań przez podmioty. One oczywiście są skalowalne, możemy mówić o tym, że inne będzie finansowanie dla małych, średnich przedsiębiorstw, inne dla korporacji, ale chciałbym Państwu zwrócić uwagę na to, że PKO Bank Polski w sposób komplementarny dostarcza to finansowanie od najmniejszych firm, towarzysząc im w rozwoju na rynku lokalnym polskim, wspierając rozwój regionalny, o czym mówiłem, chociażby poprzez naszą sieć oddziałów korporacyjnych. Nie boimy się także finansowania inwestycji związanych z aspiracjami międzynarodowymi polskiego największego biznesu czy liderów biznesu, którzy mają już aspiracje sięgające rynków określanych tutaj przez panelistów jako globalne. Natomiast z punktu widzenia samej inżynierii, oczywiście banki działają na podobnych zasadach, dostarczając finansowanie czy wsparcie finansowe dla projektów trade finance, czy wsparcie dla dużych korporacji związane z zarządzaniem ich płynnością. Natomiast liczy się także filozofia. No, z punktu widzenia naszego banku istotne jest to, żeby polski przedsiębiorca komunikując się z nami był usatysfakcjonowany, żeby miał świadomość tego, że nasi analitycy na bieżąco analizują sytuację gospodarczą państw stanowiących jego główny podmiot zainteresowania, po to, żeby przygotować zarówno naszą ofertę, jak i skomunikować się z partnerami biznesowymi banku tak, żeby oferta banku adresowana dla biznesu była możliwie spójna. Idziemy dalej. Za kilka tygodni będziemy uruchamiali platformę wsparcia eksportu, która do kilkudziesięciu krajów świata, w sumie ponad 100, będzie adresowała różnego typu analizy. One będą oczywiście swoim zasięgiem penetracji w sposób zróżnicowany odnosiły się do sytuacji gospodarczej czy potencjalnych pól współpracy z rodzimymi przedsiębiorcami, ale tworzymy takie zaawansowane narzędzia współpracy z polskim małym, średnim, ale także i tym dużym biznesem, które będą częściowo odpowiadały na pytania związane z ryzykami zarówno ekonomicznymi, jak i regulacyjnymi, być może także takimi punktami uwagi dla naszych klientów z potencjalnymi niebezpieczeństwami angażowania się na rynkach. Także PKO Bank Polski, zapewniam Państwa, na bieżąco stara się dostosowywać pracę zespołów obsługujących biznes do wymagań biznesu. Na pewno nie żądamy tego, żeby biznes dostosowywał swoje oczekiwania do naszych standardów. My ciągle pracujemy nad tym, żeby uzyskać lepszy efekt wsparcia klientów, a także pośrednio wsparcia polskiej gospodarki. Coś, co pewnie w poprzednich latach istniało, ale moim zdaniem był to jakiś margines. A dzisiaj rzeczywiście mamy do czynienia, tak przynajmniej myślę, z taką skuteczną i prawdziwą, to różnie nazywają, ale generalnie dziennikarze o tym mówią, dyplomacja gospodarcza, ekonomiczna. I jakby z jednej strony pan prezydent, z drugiej strony wicepremier Mateusz Morawiecki, myślę, że robią bardzo dobrą robotę. Pytanie, czy państwo odczuwają to w prowadzeniu swojej działalności? I jak ważny jest to element właśnie przy ekspansji zagranicznej, przy eksporcie? Tak, oczywiście zauważamy. Pani Izabela Walkowska.
i uważam, że jest to ważny element. Natomiast jeszcze chciałam nawiązać troszeczkę wcześniej do wypowiedzi tutaj pana prezesa, ponieważ jeżeli chodzi o firmy średnie, przepraszam, że troszeczkę tutaj do tego przejdziemy, oczywiście. Średnie, które zaczynają być dużymi, to powiem szczerze, że my jako firmy stajemy, jeżeli chodzi o brak kapitału, przed takimi dylematami, że rośniemy bardzo intensywnie, 4-krotnie powiększamy obrót w przeciągu 3 lat, konkurujemy z globalnymi graczami, przykład, wygrywamy przetarg w Pakistanie, tutaj bardzo dziękujemy PKO BP, który pomógł nam zrealizować i wygrywamy go z firmami, które mają po kilkaset milionów euro obrotu. Czyli to wsparcie jest realne. Tak, oczywiście, czyli i tutaj razem z PKO BP inwestujemy, rozbudowujemy halę, natomiast tempo, które jest potrzebne, żeby gonić te duże firmy, jest bardzo duże. I powiem tak, jeżeli chodzi teraz o pana pytanie, to faktycznie miałam taki, tak jak mówię, my nie mamy dużego doświadczenia, jeżeli chodzi o eksport i zdarzały się misje gospodarcze, w których brałam udział, i odnosiłam takie wrażenie, mówię całkowicie szczerze, że tak jakby ta polityka polityką, a jeżeli chodzi o sukces w kontaktach z moimi kontrahentami, czy przełożenie bezpośrednio na sukces mojego biznesu, to nie do końca to odczuwałam. Natomiast faktycznie były też takie misje, gdzie firmy chciały się spotkać tylko wtedy, kiedy wiedziały, że jest to misja rządowa i jest wsparcie. Jakie to były kraje, jakie to były rynki? To była akurat Japonia. A właśnie. I powiem szczerze, że nawet mieliśmy taką anegdotę, że umówiliśmy się z firmami, które po odwołaniu wizyty odwołały spotkania z nami. Także widocznie jest to potrzebne także dla uwiarygodnienia firm na obcych rynkach. Jest rzeczywiście tak, że widać pewną zmianę jakościową. Znaczy to, co robi prezydent Duda, który naprawdę bardzo serio podszedł do tych priorytetów ekonomicznych prezydentury i który no bardzo jak gdyby no cały jego zespół bardzo merytorycznie przygotowuje się do każdej wizyty. To nie jest tak, że biorą tych przedsiębiorców z łapanki i oni tam, nie wiem, przepraszam, powiem brutalnie, pierwszą lufę piją na Okęciu, trzeźwieją, jak wysiadają z powrotem, no tego już nie ma, tak? Znaczy to się mam nadzieję bezpowrotnie skończyło. Kancelaria premiera robi to. Rzeczywiście ten model gospodarczy się bardzo zmienia i niech to będzie zachętą dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ponieważ zmienia się model gospodarczy globalny, to właśnie mali i średni mogą w szybkim tempie wykonać bardzo duży skok. To, do czego zachęcamy małych i średnich, to żeby nie byli usatysfakcjonowani zaspokojeniem potrzeb lokalnego rynku, na którym działają. Także jest, że trzeba ze swoimi produktami od razu w momencie startu, nawet kiedy się jest małym i średnim przedsiębiorcą, to dzisiaj dzięki temu, muszą że się włączyć to międzynarodowe myślenie, tak? To musi być włączone międzynarodowe myślenie. Ja teraz poproszę pana prezesa Kraczkowskiego o krótki przepis na sukces od tej strony finansowej oczywiście i taką, no, dobrą radę dla małego i średniego przedsiębiorcy. Ja myślę, że w kontekście oczywiście ekspansji zagranicznej. Oczywiście. Ja myślę, że głównie to będzie rada adresowana jednak do średnich przedsiębiorców. Rozpoznanie rynku, współpraca z partnerami dostarczającymi, finansowanie potencjalnych przyszłych czy inwestycji bezpośrednich, czy działań na płaszczyźnie eksportowej. Z punktu widzenia naszego banku, PKO Banku Polskiego, tego typu profesjonalne wsparcie jest jak najbardziej możliwe. Myślę, że jeszcze projekt Platformy Wsparcia Eksportu, o którym mówiłem, będzie również takim narzędziem dla naszych klientów, dających możliwość przede wszystkim rozpoznania rynku. Po drugie, zachęcałbym do tego, żeby w czasie, kiedy jest stosunkowo prosty dostęp do kapitału, a środowisko niskich stóp wpływa na to, że dostęp ten wiąże się z mniejszymi obciążeniami z punktu widzenia płaconych odsetek przez przedsiębiorców, jednak do podjęcia wyzwań związanych z inwestycją. Jest to dobry moment na podjęcie tego typu wyzwań. Polscy przedsiębiorcy mają dzisiaj możliwość skorzystania z wielu instrumentów wsparcia, o których tu mówiliśmy, natomiast przede wszystkim powinni odważyć się uczynić krok w kierunku zbadania w gruncie rzeczy swojego apetytu na rozwój. To znaczy przeanalizować rynki, które potencjalnie byłyby z ich punktu widzenia rynkami istotnymi w ramach współpracy gospodarczej, dobrać oczywiście, ustrukturyzować do tego źródła finansowania, pozostawać w kontakcie ze swoimi profesjonalnymi doradcami finansowymi, którzy w momencie, kiedy jednak powstanie, a zawsze może powstać w przypadku biznesu,
problem, który z punktu widzenia bieżącej działalności, zachowania płynności przedsiębiorcy może być istotny, doradzą w jaki sposób przejść przez czas zawirowań. Odwaga, myślenie międzynarodowe. Szanowni Państwo, no Jadwiga Emilewicz, Izabela Wałkowska, Monika Siecińska-Jaworowska, Max Kraczkowski, Tomasz Pisula i Marek Moszulski, a jeszcze nazywam Wojciech Surmacz. Dziękuję serdecznie za uwagę.